chorągiewką. I poszły. Prawidłowy start i już widzimy, że tutaj 3-4 kłusaki dobrze zaczęły ten wyścig, ale to jest 2 kilometry jeszcze w tym celowniku. Kolejność otwarcia mamy 1, 3, 10, 7, 5 i 6. Ósemka, dziewiątka tracą, czwóreczka także tracą. A zatem jeden to jest Vendetta Team na czele i trójka tutaj po wewnętrznej także bardzo blisko w tej chwili i atakuje po to, żeby objąć prowadzenie i wychodzi nam trójka, wychodzi nam Raja Perrin i Taras Saliwończyk na pierwsze miejsce, jedynka, na drugim miejscu Vendetta Team i Łukasz Kuryś. Jeśli chodzi o Łukasza Kurysia, nie ma niespodzianki, on tutaj wygrywał. Jeśli zaś chodzi o Vendetta Team, to jest pewna niespodzianka. Trójka, Raja Perrin, to jeden z faworytów, idzie po wewnętrznej, pilnując, chciałoby się powiedzieć, krawężnika. Pięknie ten krawężnik na hipodromie wygląda, bo to jest taka ściana zieleni. Daleko z tyłu Tebedy Siasi i Wasyle Finczuk, także upatrywany w gronie faworytów. Na razie sytuacja bez zmian. Daleko z przodu, dyktując warunki, na pierwszym miejscu Raja Perrin, a zatem mamy 3 przed jedynką. Ściga siódemka i piątka, ale to jest dosyć znaczny dystans, no i pozostali już w rywalizacji o zwycięstwo się nie liczą, a najlepsze wrażenie sprawia Raja Perrin. Taras Saliwończyk nie ma żadnych problemów w osiągnięciu porozumienia z kłusakiem, tam na drugim miejscu w taki zupełnie inny sposób pokonujący dystans Vendetta Team i traci dystans, ale tutaj wciąż jeszcze, choć nie, ależ świeżo, ależ mocno wygląda w tym wyścigu Raja Perrin. Za chwilę już będzie na prostej, tymczasem zagrożone jest to drugie miejsce zajmowane od dłuższego czasu przez Vendetta Team. Tam jeszcze piątka i siódemka powalczą o to drugie miejsce i teraz są problemy, musi wstrzymać troszeczkę tempo swojego kusaka Raja Perrin i mamy trójkę i jedynkę i atak z trzeciej pozycji i atak z drugiego miejsca, ależ mocno poszedł, wydawało się, że już zrezygnowany, ale nie, Vendetta Team i Łukasz Kuryś i to jest zabójczy atak, ale nie wszystko jeszcze przesądzone, bo pojawiają się inni zainteresowani zwycięstwem w celowniku. 1, 7 i 3. I piątka na czwartym płatnym jeszcze miejscu i potem ósemka. I dziesiątka, i szóstka, i czwórka. I jeszcze poczekamy, by obwieścić, że gonitwa dobiegła końca na jednego kłusaka z dużą stratą. Z numerem 9, jako ostatni w celowniku Casino Maro. A zatem jako pierwszy w celowniku z numerem 1 Vendetta Team i Łukasz Kuryś. Jako drugi z numerem 7 Juta Snop i Bartłomiej Żakowski. Jako trzeci z numerem 3 Raja Perrin. Osłabł, bardzo osłabła dokładnie, bo to 10-letnia klacz. Jako czwarty z numerem 5 Tebedy Sassi i Wasyl Finczuk, jeden z faworytów. 1, 7, 3, 5 i dalej 8, 10, 6, 4, 9. 1, 7, 3, 5. Taka kolejność w celowniku po zakończeniu gonitwy trzeciej. I za chwilę jeszcze przed Państwem